Radiosud.pl. Największy portal informacyjny regionu. Trzech Soleckich w Radzie Miasta i Gminy Kępno. Bernadetta Solecka to kuzynka, ale Michał i Tomek to bracia. To jest ewenement chyba na skalę krajową. Udało się uzyskać mandaty, poparcie społeczne, ale jak w rodzinie, jak rodzina głosowała, bo to chyba w różnych okręgach było, panowie? Była tajemnica głosowania, ale no nie ukrywam, że przeprowadziliśmy wcześniej rozmowę, jak podzielimy te nasze siły. I ja wystartowałem z okręgu numer 1, a brat z okręgu numer 2. Dlatego rodzina, ta najbliższa, mam tu na myśli rodziców, nie musieli dokonywać tego wyboru przykrego dla nich, na którego synów zagłosować. Na mnie nie mogli po prostu głosować, bo w miejscu zamieszkania nie mogli mnie znaleźć na listach. Czyli Tomek, zgarnąłeś głosy rodziny? Najbliższych na pewno zgarnąłem, również tych wyborców, którzy na mnie zagłosowali. Jak wy się dogadujecie? Czy jesteście próżni? Bo to z różnego ugrupowania, zaznaczmy, startowaliście. Nie, raczej tego tematu nie ma. Jest temat, czasami bywa na rodzinnych spotkaniach, ale jest to bardzo delikatne, bardzo spontaniczne i za chwilę odchodzi to w lamus. Panowie, ale do tej pory to Michał był w Radzie Powiatu, a ty w Radzie Gminy. Teraz pojawią się wspólne jakieś tematy, no i trochę być może będzie iskrzyło. Wszystko przed nami, ale powiem tu wszystkim naszym zwolennikom i oponentom politycznym, że w naszej ocenie relacje brat z bratem są najważniejsze i praca w Radzie Miasta na pewno tego nie zakłóci. Nie liczcie na to, że można w tym kierunku psuć nasze relacje. No dobrze, ale Tomek jest w koalicji z urzędującym burmistrzem. Stworzyli większość koalicyjną. Michał Solecki pozostaje opozycjonistą, więc jak te głosowania będą przeciwko temu, za czym chce być brat? No ale w Radzie Miasta jest tak, jak i w Radzie Powiatu, że pytania radni kierują głównie do burmistrza, tak? Czy też do starosty. Przewodniczący, którym został wybrany dzisiaj mój brat, on będzie tylko organizował pracę rady, udzielał głosu lub go zabierał. Mam nadzieję, że nie będzie z tego korzystał drugiego zbyt często przeciwko mnie. Tomek, myślisz, że Michał zagłosował dzisiaj za tobą, jeśli była kandydatura na przewodniczącego rady? No oczywiście to było głosowanie tajne, ale przyjdziemy do domu i się go zapytam wprost. Przy rosole, tak? Będzie pytanie. Michał, szczerze, głosowałeś? Ja się będę trzymał tego, że to było głosowanie tajne. Odpowiedzialność karna za podanie wyniku, panie redaktorze. Jedna osoba wstrzymała się od głosu, uśmiech zdradza. Nie wiem, kto to mógł być. Dobrze, ale tak poważnie, myślicie, że w jakimś etapie tej kadencji, 9. kadencji samorządu, poróżnicie się? Jest to możliwe? Nie, moim zdaniem nie. Kierunki nasze na pewno są inne, ale na dobro gminy są wspólne i tego się będę ja trzymał, ale mam nadzieję, że i brat też. Tak, przede wszystkim zostaliśmy wybrani po to radnymi, aby służyć miastu i jego mieszkańcom. I ja mam nadzieję, że dobre pomysły opozycji będą akceptowane przez przewodniczącego Rady Miasta i pana burmistrza. Michał, Tomek, no to w takim razie owocnej kadencji, 9. kadencji samorządu wam życzę. Dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dzięki. Radio Sud. Radio Sud. Twoje radio. Twoja muzyka. Twoja muzyka.